Dominika Gwit pokazała syna. Czy to możliwe? Zaczynam się gubić. Dominika Gwit-Dunaszewska, 34 litry, od kilku tygodni jest szczęśliwą mamą. Aktorka cieszy się z nowej roli życiowej, ale jedna rzecz ją ogromnie zaskakuje. Nie ukrywa, że teraz czas zaczął jej zupełnie inaczej płynąć. Dominika Gwit urodziła w styczniu. Dominika Gwit w połowie stycznia urodziła syna, czym pochwaliła się na Instagramie. Aktorka długo czekała na dziecko. Nie ukrywała, że z powodu wielu problemów zdrowotnych leczyła się na bezpłodność. Od 4 lat się poważnie leczę na swoje immunologiczne choroby, między innymi na niepłodność, która z tych immunologicznych, bardzo ciężkich chorób, które mam, wynika. Udało się, nagle, niespodziewanie, udało się, jesteśmy w ciąży, to już trwa kilkanaście tygodni. Jesteśmy zdrowi, wszystko jest w porządku. Bardzo się modliliśmy, leczyliśmy się bardzo, ja głównie i przyniosło to efekty, zdradziła Gwit. Kiedy więc okazało się, że gwieździe udało się zajść w ciążę, nie posiadała się z radości i podzieliła się tą informacją z fanami. Od listopada chętnie relacjonowała swoje przygotowania do nowej roli. Dominika Gwit o zmianach w życiu. Odkąd Dominika Gwit została mamą, ograniczyła trochę swoją obecność na Instagramie. Nie robi tak często spotkań z fanami, ale nie zostawia ich bez informacji. Od czasu do czasu wrzuca zdjęcia ze spacerów z synem czy z powrotu na scenę. Pisze też o bolączkach każdego młodego rodzica, czyli nieprzespanych nocach. W ostatnim czasie aktorka pokazała zdjęcie z synem i przyznała się do pewnej dużej różnicy, jaka zaszła w jej życiu po porodzie. Dominika Gwit wyznała, że przy dziecku czas bardzo szybko płynie. Tygodnie mijają mi tak szybko, że zaczynam się gubić. Już 7 tygodni odkąd jesteśmy razem. Nie wiem jak to się stało. Już jest marzec. Od porodu ktoś mi przyspieszył czas. Czy to możliwe? Też tak macie z dzieciakami? Całujemy, napisała na Instagramie.